Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam na szybką recenzję bezprzewodowych słuchawek dedykowanych graczom Gigabyte Force H1. Słuchaweczki całkiem fajne, niestety nie tanie, ponieważ oficjalna cena to jakieś 369 zł, więc całkiem sporo. Za to headsetik całkiem fajnie grający, przyzwoicie wykonany i nawet całkiem wygodny. Waga to niecałe 250 gram, jest to typowy system nauszny. Ja od razu wam się w nich mogę zaprezentować. Tak właśnie te słuchawki się dopasowują. Co jest w nich fajnego? Nie uciskają prawie w ogóle, nie czujemy też praktycznie tej wagi. Natomiast przy szybszych, intensywniejszych ruchach głowy te słuchawki nam strasznie latają, ponieważ po prostu nie powodując ucisku, mając tego typu nauszniki, nie trzymają się za bardzo tej głowy, więc trzeba uważać, żeby nie spadły. Natomiast same w sobie wykonane są fajnie. Zobaczcie, pałąk mamy dość elastyczny, tu mamy miękką poduszkę, mamy plastikowe prowadnice, ale są w miarę wytrzymałe. Mamy też możliwość złożenia ich do transportu. Dość grube poduchy, naprawdę bardzo miękkie. Te przestrzenie w środku nie są co prawda duże, ale są to słuchawki nauszne. I co niestety mi się troszkę nie podoba, to błyszczący element, ponieważ pałąk wykończony jest błyszczącym plastikiem i obudowy tych nauszników niestety też w większości, znaczy w większości tutaj od przodu, potem mamy matowy plastik, ale ta część już łapie odciski palców. Mamy też coś, co przypomina trochę stal, ale jest to plastik, takie wykończenia z logo Gigabyte'a, miejsce na ładowanie tych słuchawek, jest także wbudowany mikrofon, jest przycisk power i do parowania, a z tej strony mamy pozostałe przyciski ułatwiające zarządzanie tymi słuchawkami, czyli ciszej, głośniej, do przodu, do tyłu oraz play, pauza. Czyli wszystko, co jest potrzebne do obsługi tych słuchawek. Możemy przy pomocy słuchawek kontrolować naszego smartfona, nasze utwory w smartfonie oraz oczywiście odwrotnie. Jeśli chodzi o parametry, pasmo przenoszenia standardowe od 20 Hz do 20 kHz. Impedancja w tym przypadku 16 Ohm, czyli typowo dostosowane do mocy wyjściowej smartfonów. Czułość to jakieś 121 dB i posiadają one 40 mm przetworniki. To są całkiem fajne, zapewniają całkiem mocny, dynamiczny dźwięk, szczególnie w grach, ponieważ te wszystkie efekty odbieramy naprawdę fajnie. Dźwięk jest mocny i dynamiczny. Pochwalić te słuchawki mogą się także bardzo fajnym, intensywnym basem, co oczywiście uprzyjemnia nam granie w gry smartfonowe czy tabletowe. Jeśli chodzi o słuchanie muzyki, moim zdaniem do muzyki rozrywkowej jak najbardziej fajne, takich utworów, gdzie jest dużo basu, dużo różnych dynamicznych fragmentów, natomiast nie nadają się do muzyki klasycznej, soundtracków, po prostu nie są to słuchawki audio, tylko bardziej skonfigurowane jednak pod wymagania graczy, czyli jakieś tam pozycjonowanie, plus dobre przenoszenie efektów z gry, czyli wystrzałów, eksplozji i innych tego typu rzeczy. Słuchawki fajne, mające sporo zalet, mające też troszeczkę wad. Jeśli chodzi o wady, przede wszystkim wysoka cena, 369 zł, nie mało, ale weźmy pod uwagę, że są to słuchawki bezprzewodowe, które zawsze są droższe od wersji kablowych. Co mi się jeszcze nie podoba, to że wykończone są błyszczącym plastikiem, co niestety się brudzi. Natomiast bardzo fajna jest funkcjonalność tego całego panelu sterowania, generalnie fajny jest odbiór muzyki i fajna jest wygoda tych słuchawek. To są naprawdę plusy. Tak więc ostatecznie ja mam mieszane uczucia, ponieważ gdyby były tańsze, na pewno byłyby dużo bardziej opłacalne do zakupu w stosunku do tego, co nam oferują w zamian. W tej chwili ciężko mi je komukolwiek polecić, chociaż jeśli szukacie słuchawek bezprzewodowych typowo dla graczy, to te na pewno powinny was
zainteresować i jednocześnie zadowolić, jeśli się na nie zdecydujecie. Natomiast jako słuchawki uniwersalne i do muzyki, i do gier, to tak średnio bym je polecił, raczej radzę jeszcze poszukać. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji, za chwilę zobaczcie jeszcze ocenę końcową, a tymczasem pozdrawiam Was, cześć!